Muay Thai. Boks tajski, czyli sport, który wywodzi się prawdopodobnie z Tajlandii. To właśnie tutaj stał się sportem narodowym. W Polsce mamy piłkę nożną, tutaj mamy Muay Thai. W sztuce tej kładzie się główny nacisk na walkę łokciami i kolanami. To właśnie w ten sposób bardzo często zawodnicy nokautują się w trakcie takiej walki. Mocne uderzenie łokciem w szczękę, widziałem jak wielokrotnie odcina zawodników. Na wyspie znajdują się ośrodki, które oferują treningi głównie w porach porannych i wieczorowych, dlatego że w ciągu dnia, tak jak teraz, temperatura potrafi przekroczyć 30 stopni. Za mną widzicie na przykład taki zwykły, duży poster na jakimś głównym skrzyżowaniu tutaj. Każdego dnia oczywiście odbywają się te treningi. Takich miejsc na wyspie jest bardzo dużo, w których można właśnie poćwiczyć sobie na ringu. Widać się mocne zużycie tutaj sprzętu, a ja w kasku, słuchajcie, tylko zatrzymałem się na chwilę przy drodze, żeby pokazać wam, jak wygląda jeden z takich obiektów. Dobra, lecę dalej, pa, pa. To jest bardzo mało ruchliwa ulica, dlatego mogę sobie pozwolić na to, żeby nakręcić sobie kawałek materiału razem z wami. Jedziemy przy jeziorku, które znajduje się przy Chaoengu, żeby pokazać wam jeden z głównych stadionów, na których miałem szansę być na walce Muay Thai. Na wyspie znajdują się dwa główne stadiony, które są w posiadaniu dwóch wielkich rodzin. To one zapraszają młodych zawodników do walk, najczęściej z Europejczykami, bo wtedy można rzeczywiście skusić się turystów na obejrzenie takiej walki. To dla nich bardzo duża nobilitacja, bo dzięki temu mogą nie tylko wystartować na lokalnych stadionach, ale również są wysyłani na turnieje w całej Tajlandii, również w Azji. Pokażę wam taki plakat, żebyście wiedzieli, że to dosyć w brutalny sposób chce nas zachęcić turystów do przyjścia na taki stadion. Widzicie? Oczywiście, trochę krwi na europejskiej twarzy. Co innego mogłoby zachęcić nas do obejrzenia takiej walki? No sam się przyznam, że skusiłem się, żeby zobaczyć, na co tutaj stać tych Tajów. Puncha to rodzina, która właśnie jest w posiadaniu jednego z większych stadionów, na którym odbywają się co sobotę największe walki tutaj na Koh Samui. To właśnie tutaj byłem na walce. Pierwsza walka odbyła się między 20-letnim Francuzem a 15-letnim Tajem, który no wykazał się niesamowitą formą i tego biednego Francuza tak znokautował, że chyba połamał mu żebra. Walka Muay Thai trwa 5 minut i ma 5 rund. Spodziewałem się wielu technicznych nokautów, a okazało się, że bardzo często w drugiej czy trzeciej walce przeciwnicy nokautowali się nawzajem dosyć brutalnie, także widziałem wielokrotnie drgawki na ringu. Koszt takiej walki to od 2000 do 2500 batów, czyli mniej więcej od 250 do 300 zł. Boks tajski głównie odbywa się w klinczu. Przed walką odbywa się zawsze taniec. Taniec wajkru, który wcześniej pokazywał pochodzenie Tajów z różnych regionów. Dzisiaj po prostu jest symbolem i sposobem rozpoczęcia walki. Bardzo zaskoczyła mnie lekkość poruszania się zawodników. Chodzą bardzo miękko na palcach, cały czas są gotowi, uderzają łokciami, kolanami, wyskakują. Tak mnie to zachęciło, że mam ochotę przyjechać na taki turnus, na przykład miesięczny czy dwumiesięczny, w których właściwie tylko bym walczył. Na wyspie znajduje się bardzo wiele ośrodków, które oferują na przykład takie miesięczne turnusy dla turystów czy walczących zawodników, którzy mają szansę poćwiczyć z najlepszymi Tajami.
To miejsce docenił również Przemysław Saleta, tworząc jeden ze swoich ośrodków tutaj w La Mai. To właśnie tu przyjeżdżają Polacy, żeby potrenować się w tym rajskim klimacie, dostając porządny wycisk, bo będąc na takim treningu Muay Thai, powiem wam, że pot, który leje się teraz z mojej głowy, to jest nic. To jest naprawdę nic. Jak dostajecie kopa od takiego taja, to powiem wam, że myślałem, że stracę żebra bardzo szybko. Najbardziej na walkach podobało mi się to wsparcie tutaj dla młodych zawodników, czyli ich znajomi, którzy przychodzą, krzyczą, są dumni z nich, widzą jak walczą. Ej!